próbuje się tutaj zastosować taki wytrych. I dla tych, którzy chcą słyszeć, że to nie jest żaden obowiązek, na ich użytek Komisja Europejska i pani komisarz Johansson forsuje taką narrację, no przecież nie ma przymusu, bo można zapłacić. Tylko jaka to jest alternatywa? I że w ogóle nas to nie dotyczy, bo my mamy Ukraińców. Tak, dokładnie. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć. W tej chwili propozycja komisji wygląda następująco. Relokuj jakąś grupę uchodźców. Dzisiaj mówi się o 30 tysiącach uchodźców, ale komisja może w dowolnym momencie tą liczbę zwiększyć. Jeżeli nie chcesz tego robić, płać dzisiaj w propozycji 20 tysięcy euro za uchodźcę, ale komisja również może tą liczbę zwiększyć. Ale możesz oczywiście wystąpić, jeżeli byłeś pod presją migracyjną, no na ten przykład powołuje się Komisja Europejska, o to, żeby zostać z tego obowiązku zwolnionym, ale to Komisja Europejska podejmie ostatecznie decyzję, czy ciebie z obowiązku tego zwolni. A więc wszystkie mechanizmy decyzyjne są w rękach Komisji Europejskiej.